W sobotę 15 marca na sali gimnastycznej ZSG nr 2 w Kętach odbył się drugi rzut kęckiej ligi badmintona dla młodzieży i dorosłych. Zawody rozegrano w 7 grupach. Wystartowali w nich zawodnicy z Oświęcimia, Czańca, Bujakowa, Heczna, Rowic, Kus oraz Kęt. Jest to sport, który uprawiamy tutaj bardziej amatorsko. Nie ma tutaj profesjonalnych klubów. Natomiast bardzo chętnie ludzie z naszego tutaj terenu i młodzi, i bardziej dorośli po prostu angażują się w tego typu sport. Obserwuję coraz większe zainteresowanie tą dyscypliną sportu, która jest bardzo wszechstronnie rozwijającą dyscypliną. Myślę, że każdy w każdym wieku może uprawiać ten sport, stąd myślę takie duże zaangażowanie nawet osób, które są w dużo starszym wieku. Najpierw rozegrano turniej w kategoriach młodzieżowych. Wśród najmłodszych dziewcząt zwyciężyła Gabriela Błasiak z Oświęcimia. W konfrontacji dziewcząt powyżej 15 lat najlepsza w klasyfikacji ligi jest Danuta Weźranowska. W grupie chłopców do lat 15 najlepszy okazał się Jan Szlagor z Bujakowa. Kategoria chłopców starszych zapewniła nam jak zawsze ładne widowisko sportowe i najciekawsze techniczne pojedynki. Dopiero stosunek małych punktów zdobytych w meczach zdecydował o zwycięstwie Sebastiana Gawła. Po młodzieży zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach dorosłych – kobiet, amatorów i masters. W kategorii kobiet Anna Pustelnik pokonała Annę Koczur. W grupie masters zwyciężył niepokonany w ostatnim czasie w kęckiej lidze Paweł Zemanek, pokonując w finale Macieja Pustelnik. Kategorię amatorów wygrał Jarosław Szłapa, umacniając się na pozycji lidera.